Milenki ty moj, wezmi mnie z sobą. Tam w kraju dalekam budu ciebie żeną. Tam w kraju dalekam budu ciebie żeną. Mila ja moja, wziąłbym ja ciebie. Tam w kraju dalekam jest u mnie żena. Tam w kraju dalekam jest u mnie żena. Milenki ty mój, wezmi mnie z sobą. Tam w kraju dalekam budu ciebie siostrą. Tam w kraju dalekam budu ciebie siostrą. Mila ja moja, wziąłbym ja ciebie. Tam w kraju dalekam jest u mnie siostra. Tam w kraju dalekam jest u mnie siostra. Milenki ty mój, wezmi mnie z sobą. Tam w kraju dalekam budu ciebie czużoj. Tam w kraju dalekam budu ciebie czużoj. Mila ja moja, wziąłbym ja ciebie. Tam w kraju dalekam czużaja mnie nie nużna. Tam w kraju dalekam czużaja mnie nie nużna. Kto to widział, pani dziedziczko, no, żeby tak sobie życie marnować? Kucharka z pokojówką poszły na jagody. Wszelkie stworzenie się raduje, nawet i kot. I ten ma swoją przyjemność, bo po podwórzu spaceruje i ptaszki łapie. A pani calusienieńki dzień nad stawem, niby w pustelni, ani się nie rozerwie, dalibóg. Za chwilę rok mija, jak pani na świat nie wychodzi. I nie wyjdę nigdy. Bo i po co? Skończyło się moje życie. Mąż w grobie. Ja zamknęłam się w czterech ścianach. Umarliśmy oboje. Że panu dziedzicowi się zmarło, no to wola Boża, panie Boże, świetna jego duszą. Porozpaczała pani i dość na tym. Żeby całe życie żałobę nosić? Nie. I mnie swego czasu żona pomarła. Pomartwiłem się przez miesiąc. Popłakałem i dość na tym, no bo żeby całe życie po niej żałobę nosić? Nie. Ona nie była tego warta. Zapomniała pani o sąsiadach. Ani sama do nikogo nie pojedzie, ani nikogo u siebie nie przyjmie. Żyjemy tu za przeproszeniem jak jakie pająki. No nie mówię to, żebyśmy siedzieli na odludziu, ale wokół pełnozacnych państwa. A w Rybłowie pułk stoi. Oficerowie, istne cukiereczki. No człowiek się napatrzeć nie może. A w obozie wojskowym co piątek bal. A orkiestra pułkowa bodaj dzień w dzień przygrywa. Panie dziedziczko, taka piękna, taka młoda, krew z mlekiem. A żyć, a używać. A? Uroda nie trwa wiecznie. Za 10 latek obejrzy się pani, będzie chciała pozawracać w głowach panom oficjerom, a już będzie za późno. Proszę cię, Łuka, żebyś mi nigdy o takich rzeczach nie mówił. Wiesz przecież, że od śmierci męża życie straciło dla mnie wszelką wartość. Ty myślisz, że ja żyję? Zdaje ci się, to tylko pozory. Przysięgłam, że do grobowej deski nie zdejmę żałoby i nie zobaczę świata. Niechaj cień jego widzi, jak bardzo go kocham. Owszem, wiem, nie jest to dla ciebie tajemnicą, że bywał względem mnie często niesprawiedliwy, okrutny, a nawet
nawet wiarołomny. Ale ja będę wierna mu aż do śmierci i dam dowody swojej miłości. Tam za grobem ujrzy mnie taką samą, jak byłam za jego życia. Zamiast mówić takie rzeczy, to pospacerowałaby pani po lesie. O, albo kazała zaprząć Tobiego, albo olbrzyma i pojechała! To, Chryste, panie, co się stało, pani dziedziczko? On tak lubił Tobiego. A jak cudownie powoził. Ileż wdzięku było w jego figurze, kiedy z całej siły napinał lejce. Och, Tobi. Łuka, każ dać dzisiaj Tobiemu dodatkową kwartę owsa. Służę, jaśnie pani. Któż to? Powiedz, że nikogo nie przyjmuje. Służę, jaśnie pani. Zobaczysz, Nikola, jak umiem kochać i wybaczać. Miłość moja zgaśnie wraz ze mną, kiedy przestanie bić to biedne serce. I nie wstyd ci to? Twoja grzeczniutka, wierna żoneczka zamknęła się na 10 spustów i dochowa ci wiary aż do śmierci. A ty? Nie wstyd ci, szalawiwo? Patrz na mnie, jak do ciebie mówię! Ach, zaniedbywałeś mnie. Robiłeś sceny, zdradzałeś. Całymi tygodniami zostawiałeś samiuteńką. Pani dziedziczko! Jakiś pan pytał panią. Powiedziałeś, że od śmierci męża nikogo nie przyjmuje? Mówiłem, ale słuchać nie chcę taki... Powtórz, że nikogo nie przyjmuje. Mówiłem, ale słuchać nie chcę taki bur pcha się prosto dobrze! Proś. Słucham, jaśnie pani. Co za gbur? Chodź tu. Jakże natrętni są ludzie. No nie ma co. Chyba naprawdę będę musiała iść do klasztoru. Tak, do klasztoru. Ej, stop! Dokąd? Gdzie mi tu wjeżdża? Stać mi! No. Za bardzo jesteś pyskaty, ośle jeden! Pani dziedziczko! Pani pozwoli, że się przedstawię. Grigori Niemirow, obywatel ziemski, emerytowany porucznik artylerii. Jestem zmuszony niepokoić panią w sprawie nader ważnej. O co chodzi panu? Nieboszczyk, małżonek pani, którego miałem zaszczyt znać, pozostał mi dłużny 2 weksle, 1200 rubli. Jako że jutro przypada mi płatność odsetek w banku rolnym, jestem zmuszony prosić panią o zapłacenie całej kwoty jeszcze dziś. 1200? Tak. A za cóż to mój mąż był panu winien? Za owies. Łuka, nie zapomnij dać tobie mu dodatkową kwartę owsa. Słucham, pani dziedziczko. No rzecz oczywista, że jeżeli mój mąż zaciągnął u pana dług, to go spłacę. Ale wybaczy pan łaskawie, dziś nie mam wolnej gotówki. Pojutrze z miasta wróci mój rządca. Polecę uiścić mu tę należność. Na razie nie mogę uwzględnić pańskich żądań. Tym bardziej, że dziś właśnie mija 7 miesięcy od śmierci mego męża. Jestem w takim nastroju, który bynajmniej nie usposabia mnie do zajmowania się sprawami pieniężnymi. A ja jestem w takim nastroju, że jeśli jutro nie zapłacę procentów, to będę musiał pójść z torbami, bo mi zlicytują majątek. Pojutrze otrzyma pan pieniądze. Ale pieniądze mi są potrzebne dziś. No daruję pan łaskawie, ale dziś nie mogę zapłacić. A ja nie mogę czekać. A cóż poradzę na to, skoro dziś nie mam? A więc nie zapłaci mi pani dziś. Nie mogę. To pani ostatnie słowo? Ostatnie. Stanowczo. I dziękuję, uniżenie. I zapamiętam to sobie. A ludzie chcą, żebym był opanowany.
Napatoczył mi się po drodze akcyźnik i pyta mnie, dlaczego pan zawsze taki zły? Jakże tu się nie złościć, na litość boską, człowiek ma nóż na gardle. Wyjechałem wczoraj z rana. Objechałem wszystkich swoich dłużników. I żeby choć jeden zapłacił. Nocowałem, ja diabli wiedzą gdzie, w karczmie żydowskiej pod Bestką Siwuchy. Zmachałem się jak pies. W końcu przyjeżdżam tutaj, tłukę się 70 wiorst. Nadziei, że odbiorę pieniądze, a tu mnie częstują nastrojami. Jakże tu się nie złościć? No mam wrażenie, że powiedziałam wyraźnie, jak wróci rządca, to panu wypłaci. A ja przyjechałem do pani, nie do pani rządcy. Po kiego licha mi jest potrzebny pani rządca? Łaskawie pan daruje. Ale nie nawykłam ani do tak dziwnego wysłowienia, ani do takiego tonu. Żegnam pana. Proszę, jak go. Nastroje. 7 miesięcy temu mąż umarł. A mnie co do tego? Ja się pytam panią, kto ma płacić jutro procenty? Kto? Rządca gdzieś wyjechał. A niech go wszyscy diabli. A co ja mam zrobić? Uciec przed wierzycielami, balonem wyrżnąć łbemu ściany, czy co u licha? Przyjeżdżam do Gruzjajewa. Nie ma go w domu. Jaroszewicz się gdzieś schował. Z kurycynem się pokłóciłem na śmierć i o moje własne. Wyrzuciłem go przez okno. Mazutow ma krwawą biegunkę. A ta znowu nastroje. I żeby choć jedna kanalia zapłaciła. Ale nie. Ach, wszystko dlatego, że ich zanadto rozpuściłem. Że jestem ślamazara ciepłe kluchy. Baba! Se delikatnie się z nimi obchodzę. Ale poznacie wy mnie. Aż nie dam sobie w kaszę dmuchać. Tak. Zostanę tu i będę siedział, dopóki mi nie zapłaci. O, tak, siedział. Tak. O, tak. Tak jestem zły. Tak jestem zły! Pykam ze złościa. Chunem. Nie mogę złapać. Jest tam który? Słucham. Przynieś mi kwasu. Albo wody. Wody. O, słucham. Tak. I to ma być logika. Człowiek ma nóż na gardle. Pieniądze mu są potrzebne, że weź i choć powieś się. A ta nie płaci, bo ja kogo nie usposobiona, żeby się zajmować finansowymi sprawami. Logika iście kobieca. Falpankowa. Dlatego też nigdy nie lubiłem i nie lubię gadać z kobietami. Ja wolę siedzieć na beczce prochu, niż gadać z kobietą. Jak tylko z daleka. A zobaczę taką poetyczną istotę, to mnie od razu ze złości kurcz chwyta za łydkę. Służę. Wynoś się. Pani dziedziczka jest chora i już dziś nie przyjmuje. Wynoś się. Słucham. Chora. I nie przyjmuje. A to nie przyjmuj. Będę siedział tutaj kamieniem, dopóki mi nie odda pieniędzy. Chcesz chorować tydzień? Przesiedzę tydzień. Rok to rok, a swojego nie daruję, łaskawa pani. Nie wzruszysz mnie tą żałobą i tymi dołeczkami w policzkach. Siemion! Wyprzęgaj! Siemion! Siemion! Durniu, lejce się zaplątały, no nie widzisz? Nie szkodzi! A ci dam nie szkodzi, ty bydlaku! Wyprzęgaj! No, ostrza. Upał nieznośny. Dłużnicy nie płacą. A na dodatek ta żałobna kiecka z tymi swoimi nastrojami. Ach, łeb mi pęka. Łódki bym się. Wódki bym się napił. Albo co? No i chyba się napiję. Jestem który? Słucham. Wódki mi przynieś. Słucham. No, weź. Buty brudne, nieumyty, nieogolone. Trochę nie wypada w takim stanie przyjeżdżać. Ale mniejsza z tym, przecież ja nie jestem gościem, tylko wierzycielem. A wierzyciel to nie jest bawidamek. A tak. A. Tu postaw. Za dużo sobie wielmożny pan pozwala. Co? No nie, ja tak sobie. Tylko kogo ty mówisz? Milczeć! A zwalił nam się u kaduka na łebie, ani się go pozbyć nie można. Diabli nadali. Wynoś się, ośle jeden. O, jak jestem zły, jaki
jestem zły. To miałbym star na proch. Łaskawy panie, w swej samotności dawno odwykłam od głosu ludzkiego i nie znoszę krzyków. Usilnie pana proszę, aby nie zamącał pan mego spokoju. A ja również miałem pani honor oświadczyć, że pieniądze mi są potrzebne niezwłocznie. Jeśli mi pani dziś nie zapłaci, jutro się będę musiał powiesić. Dziwaczne doprawdy. A cóż na to poradzę, że nie mam pieniędzy? A więc nie zapłaci mi pani dziś? Nie mogę. W takim razie zostaję tutaj. I będę siedział, dopóki nie otrzymam. Zapłaci mi pani pojutrze? Doskonale. Do pojutrza będę siedział. O! Tak będę siedział. O! Ja się pytam panią, kto ma płacić jutro procenty? Kto? I to nie są żarty, moja pani. Ach, niech pan nie krzyczy. Tu nie stajna. A ja się nie pytam o stajnie, tylko kto ma płacić jutro procenty? Pan się nie umie zachować w towarzystwie kobiet. Właśnie, że umiem. Nie, nie umie pan. Jest pan źle wychowany i grubianin. Przyzwoity człowiek nie rozmawia w ten sposób z kobietami. Tak? A jak pani sobie zażyczy, żeby ze sobą rozmawiać, co? Może po francusku? Ach, madame! Je vous prie, jestem szczęśliwy, że mi pani nie płaci. Pardon, madame, że panią niepokoję. Ładną mamy pogodę, a te w tej żałobnej sukni tak pani do twarzy! Niemądre to i ordynarne. Niemądre i ordynarne. Ja nie umiem się zachować w towarzystwie kobiet. Ja. Tak. Ja proszę pani, miałem więcej kobiet niż pani wyrubli. 3 razy pojedynkowałem się o kobietę. 12 kobiet porzuciłem ja. 9 mnie rzuciło. Tak, tak jest. Ja bywały czasy, że robiłem z siebie błazna. Wdzięczyłem się, mizdrzyłem, szeptałem miodopłynne słówka. Nadskakiwałem, kochałem, cierpiałem. Trajkotałem jak sroka. O emancypacji kobiet. Ale dziś koniec. Sługa uniżony. Dziś nie dam sobie w kaszę dmuchać. Koniec, koniec. O obecnych nie mówię, ale wszystkie kobiety, co do jednej, to obłudnice, grymaśnice, plotkarki, kłamczuchy do szpiku kości, puste małostkowe okrutnice. Logika? Ha! Oburzająca! Tak, wystarczy spojrzeć na taką. Na oko. Muślin, eter, półbogini, uniesienia i zachwyty, a w duszy? Najzwyczajniejszy krokodyl! Niech nie powieszą do góry nogami na haku, jeśli kobieta jest zdolna kochać kogokolwiek oprócz swojego psa albo kota! W miłości potrafi tylko kwilić i mazgaić się, podczas gdy mężczyzna poświęca się i cierpi. O, tak. Cała jej sztuka polega na tym, że kręci spódniczką i jeździ nam po głowie. Na nieszczęście jest pani kobietą, więc wie pani po sobie. Co to jest? Natura kobieca. Tak. No, niech mi pani powie. A tak z ręką na sercu. A spotkała pani kiedykolwiek kobietę, która by była w miłości szczera, wierna i stała? Wierne i stałe są tylko stare babska. Och! I pokraki! Prędzej pani znajdzie rogatego kota, aniżeli kobietę, która potrafiłaby dochować wierności. Za pozwoleniem. Któż więc zdaniem pana jest wierny i stały w miłości? Czyżby mężczyzna? Tak, mężczyzna. Mężczyzna? Mężczyzna. Mężczyzna jest wierny i stały? Tak. To mi dopiero nowina. A jakim prawem pan tak mówi? Mężczyzna ma być wierny i stały? No, to jeśli już do tego doszło, to powiem panu, że ze wszystkich mężczyzn, których kiedykolwiek znałam i znam, najlepszy był mój mąż. Nieboszczyk. Kochałam go do szaleństwa, całą moją istotą, jak tylko może kochać młoda, myśląca kobieta. Oddałam mu swą młodość, szczęście, życie, majątek. Oddychałam nim. Uwielbiałam bałwochwalczo. I cóż z tego miałam?
Ten najlepszy z mężczyzn w najbezczelniejszy sposób oszukiwał mnie na każdym kroku. Po jego śmierci znalazłam w jego biurku szufladę pełną listów miłosnych, a za życia, o, strach wspomnieć. Zaniedbywał mnie, opuszczał na całe tygodnie. W moich oczach zalecał się do innych kobiet. Zdradzał mnie, szastał mymi pieniędzmi, igrał moim uczuciem. I pomimo to wszystko kochałam go i byłam mu wierna. Nie dość na tym. Umarł! A ja wciąż jestem wierna i stała w miłości. Na wieki zamurowałam się w czterech ścianach, jak w grobie. I aż do śmierci nie zdejmę żałoby. Żałoby? Jakbym nie wiedział, po co zamurowała się pani w tych czterech ścianach. To takie zagadkowe i poetyczne. Tak, jakiś nie jeden oficerek, żółtodziób albo inny kusy poeta, mijając pani dwór, spojrzy w okna i pomyśli: och, tutaj mieszka tajemnicza Heloiza, która z miłości do męża zamurowała się w czterech ścianach. Nie mnie brać na takie kawały. Jak pan śmie mówić do mnie w ten sposób? No, choć pani żywcem w grobie, jednak nie zapomniała się pani upudrować. Jak pan śmie mówić do mnie coś podobnego? A proszę na mnie nie krzyczeć, bo ja nie jestem pani rządcą. To pan krzyczy? Proszę stąd wyjść. A niech pani mi zapłaci, ja natychmiast wychodzę. Nie dam panu pieniędzy. Owszem, da pani. Nie. Na złość panu nie dam ani grosza. Proszę mnie zostawić w spokoju. A ja nie mam przyjemności być ani pani mężem, ani narzeczonym pani, więc proszę mi łaskawie nie robić scen. Ja tego nie lubię. Pan usiadł? Tak, usiadłem. Proszę wyjść. Proszę mi zapłacić. Jestem zły, tak jestem zły. Nie rozmawiam z ordynosami. Niech mnie pan zostawi w spokoju. Nie wychodzi pan? Nie. Nie? Nie. Więc dobrze. Łuka! Łuka! Wyprowadź tego jegomościa. No niechże pan jedzie, kiedy każą. Do kogo ty mówisz? Miejcie! Boskie święci pańskie, zaparło mi dech, nie mogę złapać tchu. Proszę się wynosić. Nie łaska grzeczniej? Gbur. Żołdak nieokrzesany. Potwór. Niedźwiedź. Co? Jak pani powiedziała? Że pan jesteś potwór i niedźwiedź. Za przeproszeniem, jakim prawem mnie pani obraża? Bo mi się tak podoba. No i co? Myśli pan, że się go boję? A pani myśli, że jak pani jest istotą poetyczną, to pani wolno mnie bezkarnie obrażać? A nie! Na plac! Rany boskie! Na pojedynek! I pańscy wody! A pan myśli, że jak ma zdrowe pięści i kark jak u byka, to go się zlęknę? Ty żołdaku, ty! Ja nie pozwolę się nikomu bezkarnie znieważać. Nic mi do tego, że jest pani kobietą istotą słabą. Na plac! Niedźwiedź! 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 Czas skończyć z przesądami, że tylko mężczyzna musi płacić krwią za zniewagę. Jak równouprawnienie, to równouprawnienie. A tak, na plac! Strzelać się pan chce? Natychmiast! Natychmiast! Po mężu zostały mi pistolety i zaraz je przyniosę. O! Z jaką rozkoszą wpakuję kulę w to miedziale czoło! Niech pana wszyscy diabli! Postrzelę ją! Jak kurciaka! Dobrodzieju, kochany, ulitujże się nade mną. Jedźże sobie, no. Najpierw napędziłeś śmiertelnego stracha, a teraz jeszcze strzelać się chcesz? Strzelać, strzelać. Tak właśnie. To jest równouprawnienie, to jest emancypacja. Obie płcie zrównane. Tak, postrzelaj ją. Dla zasady! Ale co za kobieta? Niech pana wszyscy diabli?
Fachuje kule w to miedziane czoło. Oj, zaście. Ta dopiero kobieta. Cała w pąsach, oczy błyszczą. Słowo uczciwości, pierwszy raz w życiu taką widzę. Dobrodzieju, jedźże sobie. To mi to kobieta. To rozumiem. Kobieta, co się zowie. Ogień, proch, rakieta. Jak nie jakaś tam rozmazana ciamcia, leamcia. A żal zabijać. Dobrodzieju, w imię ojca i syna, jedźże sobie. Podoba mi się. Stanowczo, nieodwołalnie. No i co? I cała złość mi odeszła. Ja jestem nawet gotów darować jej dług. No. Jest nadzwyczajna kobieta. Oto pistolety! Tutaj strzelać się niebezpiecznie. Chodźmy nad staw. Chodźmy. Ale zanim zaczniemy się pojedynkować, zechce mi pan pokazać, jak się strzela. Ja nigdy nie brałam pistoletu do ręki. Dobrze. Są różne rodzaje. Pistoletów są na przykład rewolwery. Bębenkowe systemu Smith & Wesson. A te, co pani ma, to są Mortimera pojedynkowe. Kapiszonowe, wyborna broń. Para co najmniej 90 rubli. Pistolet. Trzeba trzymać tak. Czy tak? Tak. Oczy, co za oczy. Tak, proszę wyciągnąć dłoń. Dobrze. Dobrze. Następnie naciska pani kciukiem, naciąga spust. Kciukiem, dobrze. Głowa trochę do tyłu. O tak. Następnie palcem naciska pani tę sztuczkę. Mierzy pani. O tak. I po krzyku. Najważniejsze, żeby się nie gorączkować. Dobrze. Mierzyć bez pośpiechu. Więc uważać, żeby ręka nie drgnęła. Doskonale. Chodźmy. Chodźmy. Tylko ja uprzedzam, że ja wystrzelę w powietrze. Tego tylko brakowało. A to z jakiej racji? A to jest moja sprawa, z jakiej racji. A, tchórz pana obleciał. To tak, mój panie? Nie wykręci mi się pan. Proszę za mną. Nie zaznam spokoju, dopóki nie przebiję tego czoła, którego tak nienawidzę. Tchórzy pan? Tak, stchórzyłem. Pan kłamie. Dlaczego pan się nie chce pojedynkować? Bo mi się pani podoba. Ja mu się podobam. On śmie mówić, że ja mu się podobam. Proszę wyjść. Niech pani mnie wysłucha. Gniewa się pani jeszcze? Ja też jestem wściekły, jak 100 diabłów. Ale rozumie pani, jak to powiedzieć. Rzecz w tym, że widzi pani, tak się jakoś złożyło, że... A co tu dużo gadać? Podoba mi się pani, rozumie pani? Podoba mi się pani, ja jestem niemal zakochany! Niech się pan wynosi, ja pana nienawidzę! Boże, co za kobieta! Pierwszy raz w życiu widzę coś podobnego. Przepadłem, zginąłem. Wpadłem jak mysz w pułapkę. Niech pan się wynosi, bo będę strzelać. Strzelaj pani! Strzelaj pani. Czy pani rozumie? Co to za szczęście? Paść pod spojrzeniem tych cudownych oczu, umrzeć z tej aksamitnej rączki, która trzyma rewolwer. Ja oszalałem. Niech pani się namyśla. I decyduję natychmiast! Bo jeżeli stąd wyjadę, to nigdy się więcej nie zobaczymy. Wybieraj pani! Jestem szlachcic. Człowiek rzetelny.
Mam 10 000 rocznego dochodu. Kulą trafiam w podrzuconą kopiejkę. Mam wyśmienite konie. Czy zechce pani zostać moją żoną? Na pojedynek! Na plac! Oszalałem. Nic nie rozumiem! Na plac! Na plac! Oszalałem. Zakochałem się. Jak smarkacz! Jak dureń! Kocham panią, jak jeszcze nigdy nikogo nie kochałem! Kocham panią. 12 kobiet porzuciłem, ja 9 mnie porzuciło! Ale żadnej nie kochałem tak jak pani! Rozważyłem się, rozchwyciłem, rozkleiłem. Klęczę jak głupi! Wstyd i hańba! Od 5 lat nie byłem zakochany! Ślubowałem sobie, aż to nagle wsiągłem na amen. Oświadczam się. Tak czy nie? Nie chce pani. No to nie! Chwileczkę. A więc? Nic. Niech pan sobie idzie. Albo nie odchodź. Jak ja pana nienawidzę. Albo nie, odejść. Jaka ja jestem zła, jako zła. Palce mi zdrętwiały od tego paskudztwa. Dokądże to pan? Zaczekaj. Dlaczego pan tak stoi? Niech pan się wynosi. Żegnam panią. Tak. Odejść! Jezu, jestem zła, jaka zła! Albo nie, zaczekaj, dokądże to pan! Zaczekaj! Niech się pan nie zbliża! Taki jestem zły na siebie! Taki zły! Zakochałem się, jak uczniak. Padłem na kolana, aż mnie mrowie przechodzi. Kocham panią. Potrzebne mi to było. Jutro mam płacić procenty. Sianokosy się zaczęły. A co? Miłość. Jezu. Ja nigdy sobie tego nie daruję. Co pan robi? Co pan? Gdzie te ręce? Gdzie? Boże, jak ja pana nienawidzę. Ach, na plac. Nareszcie, pani dziedziczko. Łuka, a powiedz no w tam stajni, żeby dziś tobiemu w ogóle nie dawano owsa. Służę, jaśnie pani.